poparcie Aleksandra Kwaśniewskiego, z którym się znam od ponad 30 lat, który nazywa mnie swoim przyjacielem, a ja jako ten, który skromnością nigdy nie bym powiedział, nie szafował w sensie negatywnym, bardzo sobie to cenię. Cenię poparcie Wojtka Leńczaka, bo jak gdyby to jest to poparcie z drugiej strony pokoleniowej. Cenię poparcie Ryszarda Kalisza, z którym byłem przez 6 lat członkiem Komisji Ustawodawczej, którym spędziłem nie jedną noc na tak zwanej, przepraszam za wyrażenie, implementacji prawa europejskiego do prawa polskiego przed 2004 rokiem, czyli przystąpienie do Unii Europejskiej, byśmy musieli przecież to prawo przystosowywać. Cenię sobie poparcie po raz kolejny udzielone mi przez eurodeputowanego Janusza Zemkę, zresztą zawiera to ta ulotka moja, która jest eurodeputowanego, który naprawdę w sprawach SLD robi dla tego regionu tyle, iż jestem mu wdzięczny za to, nie tylko jako przewodniczący, ale jako członek SLD. Cenię sobie także poparcie Krzysia Grądziela, tego człowieka, który ma swój dorobek i dokonania w mieście Włocławku i który to dorobek i dokonania już jest na trwale wpisany w pejzaż tego miasta, a to, co zaczął robić w Wieńcu, to, co będzie robił jeszcze we Włocławku przy wyjeździe na Brześć, no, będzie pokazywało, że mamy do czynienia z człowiekiem, który nie popiera tak ad hoc, tylko który dokonuje pewnych ocen i Krzysiu jest bardzo krytyczny, a jeśli zdecydował się na poparcie mnie i kandydata, który ma jedne z największych szans w Polsce zostać senatorem z SLD, Staszka Pawlaka, to się tym bardziej ceni. I to są, bym powiedział, te historie, które chciałem mieszkańcom przekazać, uzmysłowić, jak gdyby podać w takiej pigułce, bo trudno jest, bym jeszcze do niedzieli dotarł do wszystkich, mimo że kolportaż tych rzeczy jeszcze nie jest zakończony. Ale powiadam jeszcze raz, największym moim osiągnięciem tej kampanii są dwie sprawy. To jest sprawa tych moich przyjaciół, tak mogę powiedzieć, którzy są ze mną o różnych porach dnia albo beze mnie, a z moimi materiałami informacyjno-propagandowymi rozmawiają z ludźmi i też przyjmują w mój adres i krytyczne oceny, ale także i pozytywne. I drugie, to nie ukrywam, chcę to powiedzieć z pełną otwartością i proszę nie traktować tego, że to jest na wyrost. Otóż tyle się mówi o roli mediów, ja zresztą to obserwuję na szczeblu centralnym i jestem bardzo krytyczny w stosunku do tych mediów. Chcę powiedzieć, że te włocławskie, szczególnie te reprezentowane na moich konferencjach prasowych, oceniam, przepraszam bardzo, mogę jako obywatel ten z drugiej strony, choć mało ma możliwości poza tam 23, 24 czy powtórki jakieś, ale na portalach to zupełnie inna rzecz, ocenia bardzo pozytywnie. Państwo czynicie wiele na rzecz edukacji obywatelskiej, jeśli chodzi o wybory, relacjonując to na żywo, chociażby to debaty, czy bym powiedział poprzez wywiady, czy poprzez codzienny przekaz o konferencjach, które się odbywają. Tak, tak to powinno być. I to nie dlatego, że siedzimy ze stoperami i mierzymy, ile się mówi o PiS-ie, a ile o SLD, tylko mówi się o jednych, o drugich, o trzecich, o czwartych. I to jest moim zdaniem wielkie osiągnięcie i dla mnie bardzo miłe rozczarowanie. Choć przyznam, że nie jest to aż takie epokowe odkrycie, bowiem znając Państwa od lat, miałem taką ocenę zawsze, a teraz mogłem ją jak gdyby na sobie sprawdzić. Dziękuję za to. Proszę jeszcze o to, by te godziny, które zostały do końca ciszy wyborczej, wykorzystać na jedno. Z czym kończę zawsze swoje wszelkie wystąpienia i w debatach, i dzisiaj to chcę też uczynić. Apeluję o wzięcie udziału w wyborach. Apeluję do Wrocławia o to, żeby wzięli udział, żeby popatrzyli także trochę pod kątem interesu, jaki powinni mieć rozumianego jako patriotyzm lokalny. Najlepsi reprezentanci danego terenu są ci, którzy pochodzą z tego terenu, którzy chodzą po tych ulicach, którzy spotykają się na co dzień ze swoimi sąsiadami, bo tu zamieszkują, ze swoimi współpracownikami, bo tu pracują, czy ze swoimi znajomymi, bo ta znajomość to nie jest znajomość na odległość Włocławek-Warszawa, tylko znajomość na odległość Żabia Sucharskiego, czy Piekarska Plac Wolności.
A zatem apeluję do mieszkańców Włocławka, by zachowali się w sposób odpowiedzialny. Paleta jest duża na listach, w niedzielę w komisjach wyborczych będzie około 190 kandydatów. Jest czego wybierać. Rzecz w tym, by wybierać, bym powiedział, z myślą nie o tylko tej niedzieli, ale wybierać z myślą o 4 latach, które przyjdzie nam z tą władzą, którą wybierzemy, żyć, bo przecież takie są koleje losu. Wybierajmy mądrze, wybierajmy ludzi, którzy mają swój dorobek i choć mają swoje wady, bo przecież każdy z nas jest człowiekiem, który ma w sobie i dobro i zło, to na pewno wybierajmy tych, którzy tego dobra mają znacznie więcej niż tych drugich przywar. I z tym apelem chciałem za Państwa pośrednictwem zwrócić się, dziękując za możliwość kolejnego spotkania. Szanowni Państwo, jesteśmy na finale kampanii wyborczej, na takim finiszu. Często dziennikarze, znajomi zadają mi pytania: Grzegorz, dlaczego Krystian Łuczak? Ja odpowiem bardzo prosto. Niedawno tutaj w gronie dziennikarskim w zeszłym roku spotkaliśmy się na Włocławskiej Wyższej Uczelni, na PWSZ. Mówiliśmy, jaki powinien być dziennikarz. Wtedy zgodziliśmy się wszyscy jednym słowem, że powinien być dobrym człowiekiem. Jaki powinien być poseł? Powinien to być bardzo dobry człowiek. I taki człowiek właśnie siedzi tutaj na tej sali, jest to Krystian Łuczak. Bardzo dobry człowiek, bliski sercu tych najsłabszych, tych najbiedniejszych, bo to im poseł przede wszystkim powinien pomagać. I dlatego apeluję do wszystkich tych osób, które słuchały mojego głosu przez ostatnie 15 lat w włocławskich mediach. Ja, moi drodzy, swój głos oddaję właśnie na Krystiana Łuczaka i mam nadzieję, że wy zrobicie tak samo. Krystian Łuczak to po prostu praca, odpowiedzialność i porozumienie. I na tego człowieka warto głosować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A teraz zapraszamy na poczęstunek. Albo pytania. Chyba, że macie jakieś pytania. Panie Przewodniczący, jak Pan ocenia tą kampanię tutaj na szczeblu lokalnym pod względem agresywności czy też łagodności? Nie wiem, jakie będzie tutaj Pana zdanie. Jak Pan ocenia swoje szanse na to, aby otrzymać ten mandat? Ja o jednej rzeczy nie powiedziałem, wymieniając w chronologii te daty wszystkie. A to jest ważna data, a mianowicie 22 sierpnia, Plac Wolności. Podpisane porozumienie w szczątkowym układzie, drugi raz potem była, chyba trzeci raz jeszcze organizowana. Dla mnie ten sygnał i to zaproszenie do podpisania tego był tak oczywisty, że nie wiem, gdzie bym musiał być, żebym nie był wtedy na tym placu bez żadnych usprawiedliwień, ale także bez liczenia na żadne wielkie, bym powiedział, splendory. Bowiem ja mam taki charakter po prostu, zresztą to hasło, które po raz kolejny używam w wyborach, działamy razem i w zgodzie, nie jest zwykłym sloganem, bo hasło musi nie być na daną chwilę, tylko musi odpowiadać na trochę dłuższy czas, a także być potwierdzone zachowaniami w przeszłości. I teraz, jeśli pod tym kątem spojrzeć, to ja bym powiedział tak, że ja nie obserwowałem, może jestem niepełnym obserwatorem, ale też koleżanki i koledzy, których prosiłem o to, żeby śledzili aż takiej agresji w tej kampanii w wykonaniu tu miejscowej. Bo ja nie nazywam agresją, że ktoś z kimś się nie chce spotkać, bo nazywa sprawę, że nie ta liga. No to już jest zupełnie inna sprawa, bo to, kto tak twierdzi, to jak gdyby bierze na siebie całą kwestię. Natomiast myślę, że to było dość spokojnie, tej agresji nie ma, choć oczywiście parę pojedynków tu się, bym powiedział, wewnątrz danych list toczy. To co do tego nie ukrywajmy, przecież nie ma co mówić, że tak nie jest. Oczywiście głównym zadaniem uczestników na liście jest przynieść jak najwięcej głosów na listę, ale przecież rywalizacja wewnątrz jest rywalizacją. Ona jest w jednym większa, w drugim mniejsza. Największa jest u tych, co mogą coś stracić. Mniejsza jest u tych, co mogą coś zyskać. Bo jednak to jest taka sprawa, że nie zostając posłem, a startując z obecnego zatrudnienia, nie z mandatu poselskiego, praktycznie, no oczywiście, człowiek nie czuje się pysznie, ale nie ma, bym powiedział, takiej zmiany, która niejednokrotnie kończy się tragicznie. Obserwowałem, kiedy przestawałem być posłem, nie siebie, bo miałem gdzie wracać, ale wielu kolegów, którym świat się walił, szczególnie wtedy, jak byli nie jedną kadencję, bo to jakiś epizod, ale jak byli 8,
12 lat posłami, nie mieli gdzie wrócić, bo po prostu taka jak gdyby jest rzeczywistość. Czyli odpowiadając na to, powiadam, że nie obserwuję tej agresji, jak patrząc poprzez pryzmat białego wywiadu, który uprawia. Natomiast jeśli chodzi o szanse, proszę Państwa, no po pierwsze tak, gdybym szans nie widział, to zapewne ze swoimi doświadczeniami bym się tego nie podejmował. Zauważcie Państwo, że nie podejmowałem się tego przy 40% poparciu SLD, tylko przy poparciu, które bym powiedział, no tak było między 15 i trochę więcej, a dzisiaj, dobra, nie wspominajmy o tym, bo chciałbym, żebyśmy o sondażach nie mówili. Widzę swoją szansę, bo wiem po tej kampanii, że wielu ludzi oczekuje pewnej normalności w Sejmie. Oczekuje tego, żeby włocławscy reprezentanci nie traktowali sali sejmowej jak salę sądową, żeby włocławskich reprezentantów, i tu chcę powiedzieć, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło, przepraszam bardzo, no mogę się w wielu pewno swoim narazić, ale wczorajsze studio z kandydatem PiS-u, które pan redaktor robił, którego końcówka, no podpisuje się pod nią absolutnie, jeśli chodzi o bym powiedział, głosowanie zgodnie z poczuciem patriotyzmu lokalnego. Zresztą ja pierwszy byłem ten, który nawoływał, żebyśmy tak zrobili w tych wyborach, by Włocławek w sensie politycznym miał odpowiedni układ polityczny, taki jak Sejm. Bo myśmy już mieli taki układ i wtedyśmy parę rzeczy wspólnie zrobili, bo to nie wiadomo, kto będzie koalicją, kto będzie opozycją, ale jedni i drudzy mogą wiele, jak działają razem, za siebie zrobić. Ja taką rzecz widzę i bym powiedział, szanse swoje oceniam realnie. Widzę taką możliwość z tej racji, że dwa mandaty zapewne jako minimum, a trzeci kręcący są do osiągnięcia. Podejrzewam, że mogę być w tej dwójce. O to zresztą zabiegałem w tej kampanii, ale nie tylko w tej kampanii, bo o to zabiegam od 4 lat, bo w momencie, kiedy przestałem być posłem na skutek tych okoliczności, które wtedy były, ktoś mówi, ustąpił Filarowi. No dobrze, no ustąpił, ale gdyby go wybrali, to by był. W związku z tym nie wybrali, nie jest. To te 4 lata nie poświęciłem na rozpatrzanie, tylko na podjęcie się po raz kolejny aktywności i tak drugi raz mam taką rzecz, z samorządu do Sejmu, bo ja już z wiceprzewodniczącego Sejmiku do Sejmu w 2001 roku wróciłem, dzisiaj mam taką samą sytuację. Ktoś powie, że nic dwa razy się nie zdarza, ale bo w trójki lubi, także to jest odpowiedź i to jest odpowiedź. Zobaczymy, jak będzie. Proszę bardzo, jeszcze ktoś może ma pytanie, tak? Pytanie, czy ktoś tam coś... Tak, ja mam takie jeszcze jedną kwestię. Chciałem tylko potwierdzić słowa pana Krystiana Łuczaka, że jako pierwszy odpowiedział na apel podpisania deklaracji wybory bez agresji i uważam, że jego obecność przy po tym podpisaniu doprowadziła do tego, że te wybory rzeczywiście odbywały się w miarę spokojnie. We Włocławku nie było żadnych tak naprawdę awantur, oprócz tych paru przypykanek, że ktoś nie jest z kimś w jakiejś linii. A fizycznie my jako środowisko poprzez tą współpracę przy wyborach również możemy powiedzieć, że Krystian Łuczak jest dobrym człowiekiem w takim kontekście, że jako samorządowiec przyjął naszą propozycję przyjęcia patronatu honorowego nad projektem, dużym projektem, którego prowadzimy od zeszłego roku. Chodzi tutaj o projekt skierowany na promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży. Akurat Maciek Prejs jest koordynatorem. To jest projekt Młodzi w biznesie, który zainicjowaliśmy w zeszłym roku szkolnym dużą debatą z Darkiem Borysowem. I pan Krystian, jak gdyby, bez względu na to, jaki by osiągnie wynik, tu się nic nie zmieni. 9 przyjął patronat z dość dużym, pokaźnym doświadczeniem 20-letnim prowadzenia własnej działalności prywatnej, więc. A z drugiej strony jako bardzo dobry samorządowiec, z czego my jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy, zapraszamy.